Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Art by Anjazmi. Dzisiaj za oknem szaro, buro i ponuro, jak na jesień przystało. Dlatego chciałabym Was zabrać i zaprosić do świata bardziej kolorowego, tajemniczego, również chyba jesiennego. Zresztą zobaczcie sami, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam Was serdecznie na speed painting, gdzie będę malowała leśną fawelę. Dzisiaj troszkę do Was pogadam i poopowiadam o swojej pracy. Na początku wspomnę Wam o inspiracjach. Pierwsza to zdjęcie skupisko grzybów, które przed chwilą widzieliście. Trafiłam na nie na Instagramie i zainspirowało mnie. A oczami wyobraźni zobaczyłam w tych grzybach domki dla wróżek, które służą im jako schronienie przed wzrokiem osób postronnych. Przyznaję się, że tego typu skojarzenia u mnie to pewnie efekt fascynacji animacjami ze studia Disneya czy Ghibli. Ale to akurat chyba wyszło mi na dobre. Zaś druga inspiracja to brazylijska favela, czyli dzielnice biedy, gdzie ludzie mieszkają w dużych skupiskach, a ich domy zbudowane są z najtańszych materiałów, często z odzyskanych z innych domów lub znalezionych na śmietniku. Podobno mieszkańcy faweli zwykli mawiać, że mieszkają za plecami słynnego posągu Chrystusa i dlatego ten ich nie widzi. Ironizują, że są powietrzem, bo dzielnice slumsów, które stanowią dom dla około 5 milionów mieszkańców, oficjalnie nie istnieją. Na mapach Rio nie ma żadnej z około 750 istniejących tam faweli, a co za tym idzie, ci ludzie nie posiadają nawet adresów. Cały materiał, jaki nagrałam, tworząc moją leśną fawelę, trwa około 6 godzin. Pomyślałam, że oszczędzę Wam tych najnudniejszych i żmudnych fragmentów tzw. dłubaniny, malowania każdego grzybka po kolei. Dlatego zobaczycie tylko fragmenty z tego procesu i to w przyspieszonym tempie. No, chyba że macie inne zdanie na ten temat i chcielibyście oglądać dłuższe filmy. To dajcie mi o tym znać, a ja postaram się spełnić Wasze prośby w następnych realizacjach. Najlepiej połączy obie inspiracje, to światło. Po zmroku zacierają się różnice w kształtach domków, a feria barwnych świateł wysuwa się na pierwszy plan. I chyba
chyba malowanie tych iluminacji było najprzyjemniejszym momentem przy tworzeniu tej pracy, bo miałam wrażenie, że sama zapalam po kolei ogniki w tych chatkach. Mogłabym Wam opowiedzieć. Może dlaczego przy malowaniu konarów zwiększyłam sobie obszar oboczy. Więc, tak, wiem, nie zaczyna się zdania od więc. A więc, mi tak osobiście łatwiej osadzić elementy wychodzące zza kadru. Na końcowej pracy widzimy tylko końcówki gałęzi. Ale dzięki chwilowemu zwiększeniu obszaru było mi łatwiej wyobrazić sobie, skąd one wyrastają. To, co mi się podoba w digital paintingu, to praca na warstwach. Ułatwiło mi to na przykład malowanie mchu wiszącego na gałęziach. Na warstwach niższych mech namalowałam ciemniejszy, a na tych wyższych, czyli tych wysuniętych bardziej na wierzch, mech jest jaśniejszy. To pomogło w uzyskaniu głębi. Jeszcze co do malowania mchu. Użyłam do tego pędzla imitującego włosy. Kiedyś pobrałam darmowy pakiet pędzli do włosów, do malowania włosów właśnie. I tu między innymi były takie kosmyki, a następnie gumką, taką w kropki, przerzedziłam tak, żeby bardziej przypominało to mech właśnie, a nie włosy. Stwierdziłam, że pokażę Wam jedynie obszar roboczy, czyli tylko to, co się dzieje na samym środku. Jeżeli chcielibyście widzieć więcej, czyli widzieć również warstwy oraz narzędzia, które po kolei wybieram i których używam do każdego ruchu, dajcie mi o tym znać. Słuchajcie, to jest pierwszy film tego typu, gdzie pokazuję swoją pracę w digital paintingu. I chętnie się dowiem, jak wolicie to oglądać. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Dobrze, kochani. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko.
Jeśli jesteście ciekawi czegoś konkretnego, macie pytania, piszcie śmiało w komentarzu. Postaram się udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli film Wam się podobał, to mam nadzieję, że klikniecie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym filmie.